selektor zmotoryzowany, który występuje we wzmacniaczach Sonego, przed wzmacniaczach Sonego również, we wzmacniaczach Onkyo Integra, dość popularny. Jeśli jest sprawny bądź po regeneracji, zazwyczaj nie sprawia żadnych problemów. Często niestety jedynie przez fachowców spryskany środkami typu kontakt. Niestety oczywiście regeneracja na tym nie polega. Mamy na widoku jedną tarczę. Powiem, tarcze oczywiście są ważne, ale z regeneracją tych tarcz nie ma dużego problemu. Warto oczywiście sobie to w odpowiedniej kolejności poukładać, żeby później tego nie pomylić. Odłożymy tarczę na razie na bok. Ważniejszym elementem oczywiście te styki powodują zanikanie sygnału, nierówne wzmocnienie na kanałach oczywiście, ale problemy, jakie sprawia ten selektor, to między innymi nieprzełączanie źródeł, długi czas przełączania źródeł. Za te problemy odpowiada ta tarcza stykowa, która informuje mikroprocesor o aktualnym położeniu tego selektora. Zaraz ją sobie tutaj wydobędziemy. Już wróciłem, musiałem ogarnąć psa. Więc tak, mamy tutaj tą tarczę. I problemem jest to, że ta tarcza jest tak jakby zanitowana. Trzeba te nity sobie, te nity oczywiście plastikowe, tak, te nity trzeba sobie ściąć. Warto sobie oczywiście zaznaczyć położenie. Mamy te nity ścięte, teraz delikatnie ładnie nam się tu
otworzyło. Teraz mamy dostęp do tarczy i do ślizgacza, którą należy wyczyścić. Tak więc przystępujemy do czyszczenia. Styków oczywiście nie. Nie szorujemy żadnymi elementami ściernymi, materiałami ściernymi, tak aby nie zdrapać warstwy srebra. Całość warto przemyć izopropanolem. A następnie jeszcze wydmuchać sprężyny powietrzem. Czas na tarczę. Tarcza w tym selektorze nie była jakoś mocno zabrudzona. Podobnie zresztą tarcze styków wykonawczych, które przełączają sygnał. Oczywiście tarczę zabezpieczamy wazeliną techniczną. Następnie składamy wygrzewamy te nity lutownicą i najważniejszy element tego selektora mamy zrobiony. Czekam aż lutownica się nagrzeje. Przystąpić możemy do czyszczenia tarczy wykonawczej. Selektor ten oczywiście podobnie jak inne możemy wykąpać w myjce ultradźwiękowej lub za pomocą specjalnego preparatu spryskać, pozostawić do wejścia w reakcję z tlenkami.
i następnie pędzelkiem z cienkim włosiem. Nie może to być pędzelek z włosiem syntetycznym, ponieważ raz, że może dojść do porysowania tych powierzchni, a dwa, taki włos syntetyczny i tak nie usunie, nie zetrze tych tlenków z powierzchni styków. Jest to oczywiście proces żmudny. Styki są nitowane takimi metalowymi nitami, więc trzeba dość dużo czasu, aby w każde z tych miejsc dotrzeć. Ale wszystko się da. Tutaj dla przykładu, tarcza, która nie była czyszczona, a tutaj tarcza po czyszczeniu. Widać, że ta jest żółta, zaśniedziała, ta jest już błyszcząca. To samo z drugą tarczą. Oczywiście również zabezpieczenie w postaci wazeliny technicznej po uprzednim umyciu. Pędzelek również myjemy lub zmieniamy na drugi. Jedna tarcza gotowa, styki zabezpieczone. Muszę jeszcze tylko zalutować, zabezpieczyć tą tarczę. Możemy założyć tarczę na selektor. Płytka PCB i tak jest wsparta tutaj na obudowie, więc bez obaw, że nam się tu gdzieś tam rozleci i nie będzie kontaktu miało. Następnie zakładamy dalszą część obudowy. Thank you.
Mamy jedną tarczę założoną. Czyścimy drugą tarczę i składamy w ten sam sposób. Mamy drugą tarczę zregenerowaną. Odrobinka do bezpieczenia. W ten oto sposób selektor mamy zregenerowany. Tak jak zawsze wspominam, jest to jedyna skuteczna metoda na bezawaryjną pracę sprzętu audio. Żadne psikanie kontaktami przez dziurkę. A w przypadku tego selektora najważniejszą czynnością jest wyczyszczenie tej tarczy, bo od niej zaczynają się problemy z przełączaniem źródeł.